Dzień dobry, witamy Świat Sport Polityka. Jak co tym razem? Wtorek o godzinie 17 startujemy z programem, który traktuje o czymś więcej niż tylko sporcie. Sport jest tutaj tylko pretekstem do tego, żeby porozmawiać o aspektach na ogół politycznych, ale dzisiaj także dużo aspektów społecznych, kulturowych pewnie także, finansowych na pewno, bo tematem odcinka będzie piłka nożna kobiet. Temat kontrowersyjny wciąż, co może wielu dziwić, niektórych może nie, może mniej. Trwają Mistrzostwa Świata Kobiet, gdzie pobijane są rekordy frekwencji, jeżeli chodzi o widownię na trybunach, ale także jeżeli chodzi o widownię przed telewizorami. Rośnie zainteresowanie tą dyscypliną na świecie. Polska na razie jest dość oporna na to zainteresowanie. Spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać o tym, dlaczego właściwie tak jest, że cały czas nad Wisłą piłka nożna kobiet jest jeszcze cały czas mocno ignorowana. Natomiast dzisiaj też przedstawimy jakby dwie strony medalu, więc bądźcie spokojni, że jeżeli jesteście sceptyczni co do piłki nożnej kobiet, to nie oglądacie programu, który będzie taką propagandą piłki nożnej kobiet. Postaramy się jak najbardziej obiektywnie podejść do tego tematu, ale jak już znacie tych gości, którzy są w studio, to doskonale o tym wiecie. Mieszko Rajkiewicz. Dzień dobry. Michał Banasiak. Dzień dobry. Najbardziej obiektywni goście tego programu. Bo jedyni tacy stali, którzy są w tym programie co tydzień. Panowie, zanim przejdziemy sobie najpierw oczywiście do o tym się mówi, o piłce nożnej kobiet. Najogólniej, jakie jest wasze nastawienie do piłki nożnej kobiet jako sportu w ogóle? Ja myślę, że z jakiegoś powodu piłka nożna kobiet wzbudza kontrowersje, podczas gdy nie wzbudzają aż takich kontrowersyjnych dyscypliny, które uprawiają kobiety. Emocjonujemy się sukcesami Igi Świątek, Ewy Swobody, naszych lekkoatletek innych czy naszych siatkarek, a ta piłka nożna kobiet w dalszym ciągu jest postrzegana jako taki sport gdzieś trochę niższej kategorii. I mam też wrażenie, że przede wszystkim przez tych, którzy widzieli piłkę nożną kobiet tylko gdzieś na jakichś gifach albo tylko na jakichś takich kompilacjach nieudanych zagrań, co uważam, że jest krzywdzące, bo oczywiście nie każdy musi piłkę nożną w wykonaniu pań oglądać, ale uważam, że powinno się podchodzić do tego, do tej dyscypliny, tak jak do każdego innego sportu uprawianego przez kobiety. I myślę sobie, że to się powoli zmienia właśnie przez to, że gdzieś się ta moda na piłkę nożną w wydaniu kobiecym pojawia. Może jeszcze nie w Polsce, ale na Zachodzie na pewno już tak. Natomiast w Polsce też, chociażby przez to, że mamy w ogólnodostępnych telewizjach mecze transmitowane, pewnie powoli też ta piłka kobieca będzie się przebijać i będzie gdzieś tę łatkę takiej dyscypliny nielubianej, kontrowersyjnej z siebie zrzucać. Mieszko? Ilu z nas, kibiców piłki nożnej, wiedziało, że w finale Ligi Mistrzyń grała Polka? No właśnie, gdy grał Robert Lewandowski, żyła tym cała Polska, dzienniki wieczorne, prawda, i tak dalej. Natomiast to, że Ewa Pajor grała w tymże finale... I strzeliła bramkę. I zaliczyła asysta. Dziękuję za uzupełnienie. Nie elektryzowało dużej ilości społeczeństwa, jeśli tak to można powiedzieć. Więc długa droga przed futbolem kobiet, ale jest to droga na pewno do zrealizowania. I co tu dużo mówić? Jeśli przyjdą sukcesy, przyjdzie zainteresowanie. Będzie z nami też jeszcze jeden gość w tym segmencie już, który będzie nazywał się Temat Tygodnia. Natomiast zanim o piłce nożnej kobiet, tradycyjny przegląd kilku wydarzeń z ostatnich dni ze świata sportu i polityki. Oczywiście w tradycyjnym O tym się mówi. Michał, zaczniemy sobie od imprezy, która nazywa się, uwaga, Igrzyska Niepodległych Państw. Na Igrzyska zostały zaproszone kraje, które są byłymi republikami radzieckimi, czy też krajami, które sprzyjają Rosji i Białorusi. Co to za Igrzyska? Po co tak naprawdę one się odbywają? Czemu mają służyć? No to po kolei. Igrzyska Wspólnoty Niepodległych Państw, jak wskazuje nazwa, właśnie te republiki postradzieckie, bo Wspólnota Niepodległych Państw jako organizacja cały czas istnieje. Należy do niej Rosja, Białoruś, Mołdawia, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan i inne postradzieckie republiki, choć nie wszystkie, bo na przykład krajów bałtyckich czy Ukrainy tam nie ma. Kibice sportu mogą kojarzyć te organizacje z tym, że zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, czy też na Euro 92 była reprezentacja właśnie Wspólnoty Niepodległych Państw, bo jeszcze te niepodległe kraje nie miały na tyle rozwiniętych struktur sportowych, żeby swoje reprezentacje wystawiać i swoich sportowców pod swoimi flagami, więc część z nich, też wtedy nie wszystkie, ale część właśnie rywalizowała pod tą flagą. No i dwa lata temu, w 2021 roku, ktoś wpadł na pomysł,
sensu, że należy skorzystać z tego, że jest taka organizacja, no i oczywiście pod płaszczykiem współpracy sportowej powołać taką imprezę, jak właśnie Igrzyska Wspólnoty Niepodległych Państw. Pierwsza edycja odbyła się w Rosji, byli przedstawiciele właśnie krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, no ale jeśli chodzi o poziom sportowy, nie był za wysoki, bo zdecydowanie drugie, trzecie garnitury sportowców tam rywalizowały. Oczywiście impreza i główny jej wymiar to wymiar propagandowy, no bo przede wszystkim Rosja już wtedy mocno się chwaliła liczbą zdobytych medali, bo oczywiście w Tuglach wygrała klasyfikację medalową. W tym roku mamy drugą edycję, tym razem organizowaną w Mińsku, no i ten wymiar propagandowy jest jeszcze silniejszy. Z uwagi oczywiście przede wszystkim na sankcje, które są na rosyjskich i białoruskich sportowców nałożone. Oni co do zasady nie rywalizują pod flagami i pod emblematami narodowymi na zawodach międzynarodowych. Jeśli są gdzieś dopuszczeni, to jako neutralni sportowcy. Natomiast tam, na tych igrzyskach, oczywiście pełny anturaż, flaga, hymn, wszystkie emblematy narodowe są. Sportowcy rosyjscy, reprezentacje Rosji i Białorusi mają w składach aktualnych mistrzów Europy i świata w niektórych konkurencjach. Te igrzyska trwają na razie liderem, ku zaskoczeniu wszystkich, Rosja klasyfikacji medalowej, ponad 100 medali. Jesteśmy w szoku. Na drugim miejscu Białoruś, 80 medali. No i też myślę, że jeśli chodzi o ten wymiar propagandowy, to najważniejsze dla organizatorów jest to, że tym razem poza tymi krajami, które do WNP należą, zaproszono też kilkanaście innych państw i są uczestnicy. Co prawda nie jest ich wielu, no ale ważny jest symbol, z takich krajów jak Kuba, jak Wietnam, jak Malezja, więc skład pewnie też nie jest zaskakujący, no bo nie znajdziemy tam żadnego z krajów chociażby Zachodu, ale z drugiej strony jednak udało się zaprosić sportowców z kilkunastu innych państw, więc łącznie ponad 20 państw, wiele medali do rozdania. Jeśli chodzi o ten wymiar właśnie wizerunkowy, propagandowy i polityczny, no to zauważę, że jeśli ktoś chciałby się o tych igrzyskach czegoś dowiedzieć, to można wejść na przykład na anglojęzyczny profil Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, które na Twitterze swoim relacjonuje to, co się dzieje. Relacjonują to również ambasady białoruskie w poszczególnych państwach, no bo o to chodzi, żeby ku światu niosła się wieść, że taka impreza jest, że Białoruś i Rosja, choć przez ten świat Zachodu wygumkowane ze sportowej mapy świata, to mają swoje igrzyska. I na koniec jeszcze o tym, że to nie jest jedyna taka impreza, bo dziś kończy się uniwersjada w Chinach, na której Rosji i Białorusi nie ma, ale w związku z tym w drugiej połowie sierpnia w Rosji organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, gdzie podobnie jak w przypadku tych igrzysk WNP zostały zaproszone też inne kraje, też ma być ponad 20 państw. No a w przyszłym roku, jak wiemy, szykują się nam Igrzyska Przyjaźni, gdzie przede wszystkim kraje należące do BRICS mają wystawić swoje reprezentacje. No i Rosjanie też się odgrażają, że to będzie impreza, która z jednej strony może być konkurencją dla Igrzysk Olimpijskich, ale ponieważ ona będzie w innym terminie, to oni zapraszają absolutnie wszystkich, włącznie z Amerykanami, z przedstawicielami Europy Zachodniej i Ukraińcami, bo jak mówią Rosjanie, oni chcą poprzez sport budować mosty, a nie dzielić. No więc czy to będzie przede wszystkim impreza sportowa, to każdy sobie może odpowiedzieć, no ale polityczna i propagandowa na pewno, tak jak wszystkie te imprezy, o których sobie powiedzieliśmy. Był taki program, Budujemy Mosty kiedyś. Nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale zapadła mi czołówka z tego programu i tak myślę, że można by ją wykorzystać przy promocji tegoże przedsięwzięcia. Mieszko, zmieńmy dyscyplinę, jeżeli pozwolisz. Kolarstwo. Tak się składa, że w Szkocji obecnie odbywają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Ciekawostką jest to, że jechał właściwie zawodnik z Watykanu, reprezentujący Watykan, bo jest Holendrem. Na co dzień także prywatnie mężem, ambasador Australii w Watykanie, żeby było śmieszniej, żeby było ciekawie, jeżeli chodzi o miks. Natomiast ten Watykan to jest jeden z wątków, natomiast wątki są także takie. Jak zwykle ekolodzy lubią protestować podczas dużych imprez. Pokazywaliśmy już tutaj podczas gier w snookera bodaj, kiedy ekolodzy bardzo mocno zakłócili przebieg rywalizacji. To samo wydarzyło się także w Szkocji. Tak. Mistrzostwa Świata Międzynarodowej Unii Kolarskiej w Glasgow 3-13 sierpnia. Przy okazji chociażby kolarstwa szosowego mieliśmy incydent z protestem ekologów. British Cycling, czyli organizacja brytyjska odpowiadająca za kolarstwo, jest sponsorowana między innymi przez Shell, dlatego też uważa się, że ten protest ekologów, który miał miejsce około 80 km od startu tego wyścigu, ekolodzy postanowili
cementem, przymocować się do jezdni, swoje dłonie i chwilę trwało zanim zostali odkuci od jezdni. Natomiast spowodowało to, że po raz kolejny rozmawiamy o tej formie protestu i zadajemy sobie pytanie, na ile jest ona odpowiednia wobec tego, co chcą osiągnąć te grupy aktywistów, a wobec tego, czy nie odwracają trochę od uwagi, od istoty problemu tym, w jakich momentach wykorzystują ten sport. Nie będę tego oceniał, natomiast trzeba odnotować, że taki incydent był, co nam sugeruje, że w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich prawdopodobnie mogą pojawić się takie próby, ponieważ te wszystkie organizacje walczące o poprawę ekologii na świecie będą chciały zwrócić uwagę na największej scenie sportowej świata. Faktycznie powiedziałeś o jedynym reprezentancie Watykanu, to też trzeba się przy tym chwilę zatrzymać. Bardzo ciekawa historia, bowiem ten 41-letni Holender, jak wspomniałeś, prywatnie mąż ambasador Australii przy Watykanie, jest reprezentantem Watykanu w tychże mistrzostwach. Nie ukończył, jeśli dobrze kojarzę, wyścigu. Natomiast warto odnotować, że w zeszłym roku Federacja Kolarska Watykanu dołączyła do struktur Międzynarodowej Unii Kolarskiej i był to pierwszy tego typu zabieg, jeśli chodzi o w ogóle sportowe struktury Watykanu. Myślę, że w przypadku tego tematu będzie okazja, żeby troszeczkę szerzej porozmawiać sobie o tym, w jaki sposób Watykan wykorzystuje sport i po co w ogóle to robi. I to jest świetny temat na odcinek. Już możemy sobie dopisać do naszej listy. Dokładnie. Myślę, że bardzo interesujący temat. Już nie będę wchodził głębiej, religia i sport, ale akurat konkretnie Watykan, który jest, jak wiemy, jedynym krajem, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z każdym państwem na świecie, no i jest też najmniejszym państwem na świecie. Ale przy okazji tych mistrzostw w ramach Międzynarodowej Unii Kolarskiej, nie tylko kolarstwo szosowe, ale też torowe i tak dalej, był też kongres, 192 kongres UCI, na którym zostały przyznane prawa do organizacji kilku innych przyszłych eventów spod szyldu UCI. No i ku oczywiście zaskoczeniu wielu osób, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czy będzie jakiś odcinek, w którym nie wspomnimy o Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub kraju z Zatoki, z tamtych regionów może, bo mam wrażenie, że jeszcze takiego odcinka nie było. Zarzekam, nie. Natomiast w 25, 26 i w 28 i 29 imprezy UCI zawitają na Bliski Wschód, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast kończąc, bardzo ciekawa jest w ogóle historia przy okazji całych tych mistrzostw w Glasgow. Jest bardzo ciekawa historia związana z dopuszczeniem rosyjskich i białoruskich kolarzy do tejże imprezy, bo Brytyjczycy, jak w ramach wielu innych wydarzeń, chociażby na przykład Wimbledonu, wymagali takiej deklaracji od sportowców, że są samofinansujący się, nie przyjmują pieniędzy z państwa, od Kremla, czy chociażby od Mińska, czy nie wspierają reżimu Putina i Łukaszenki. No i taka deklaracja musiała być zaproponowana właśnie przy okazji tego eventu na ziemi brytyjskiej. I tutaj minister sportu Wielkiej Brytanii wyraził wątpliwość, czy Międzynarodowa Unia Kolarska będzie w stanie egzekwować ten zabieg, będzie zweryfikować, czy któryś sportowiec z Rosji, z Białorusi taką deklarację podpisał. Oczywiście Rosjanie i Białorusini startują pod neutralną flagą lub w innych barwach. I w tym przypadku finałem tego typu sytuacji była bardzo ciekawa odpowiedź szefa UCI, który rzekomo, jak donosi The Times, rzekomo miał napisać list do ministra sportu Wielkiej Brytanii, że bardzo niepokoi go taki brak zaufania brytyjskiego ministerstwa sportu wobec UCI. Bardzo niepokoi ten brak zaufania wobec UCI i może to spowodować, że w przyszłości imprezy UCI będą mniej przychylnie patrzyły na kandydatury brytyjskie, czyli ergo jawnie wręcz zasugerowano, że jeśli dalej będzie taka polityka rekomendacji i deklaracji Rosjan i Białorusinów w sporcie na ziemi brytyjskiej, będzie ta polityka utrzymana. No, wprost padła sugestia, że w takim razie my tych imprez w Wielkiej Brytanii nie będziemy organizować. Mówię, to jest list rzekomy, natomiast jest w tym trochę prawdy. Przypomnijmy na sam koniec, w zarządzie UCI nadal zasiada pan Makarow.
Cały czas dyskutujemy o tym, co wydarzy się w przyszłym roku podczas Igrzysk Olimpijskich. Czy sportowcy z Białorusi i Rosji zostaną dopuszczeni? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Więc te wszystkie tematy nam troszeczkę wskazują ścieżkę, w jaką to wszystko zmierza. Panowie, teraz ścieżka zmierza w kierunku tematu tygodnia. Dla naszych widzów krótkie wprowadzenie do dzisiejszego tematu tygodnia. Tegoroczne Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii i Nowej Zelandii to największy i najchętniej oglądany turniej kobiecej piłki nożnej. Po raz pierwszy biorą w nim udział 32 zespoły. Po raz pierwszy organizowany jest przez dwa kraje. Bilety na mecze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a transmisje telewizyjne w niektórych krajach pobiły wyniki męskich spotkań. Organizatorem turnieju jest FIFA, która przygotowała najwyższe w historii premie. Są one jednak znacznie niższe niż te przygotowane dla piłkarzy grających na mundialu w Katarze. Różni je to, że część pieniędzy nie trafi do uczestniczących w turnieju federacji, a bezpośrednio do zawodniczek. Dla wielu z nich to jedyne pieniądze, jakie otrzymają za grę w kadrze. Kobieca piłka jest coraz bardziej popularna, ale wciąż pozostaje niedofinansowana i niewykorzystywana marketingowo. I piłkarki, i FIFA liczą, że tegoroczny mundial pomoże to zmienić. Zaczynamy. To tę dyskusję, która myślę, że powinna być ciekawa, gorąca dyskusja. Dołącza do nas Weronika Morzejko, ekspert Viaplay, komentatorka meczów obecnych Mistrzostw Świata w Australii i Nowej Zelandii. Cześć, dzień dobry. Weronika, cieszę się, że ciebie tutaj mamy. Dzisiaj miałaś okazję też komentować choćby mecz 1/8 finału Francja-Maroko. Gładko Francuzki pokonały Marokanki, są w kolejnej rundzie, zagrają już za parę dni z gospodyniami z Australią. No i spodziewałam się, że na koniec tej 1/8 finału to jednak będziemy mieć jakieś zaskoczenie, bo do tej pory wygrywały faworytki. Maroko ambitne, ale jednak argumentów za dużo dzisiaj nie miały, więc Francja zasłużenie, aczkolwiek według mnie Francja nie zagrała na poziomie swoich możliwości, więc jeszcze wszystko przed tym mundialem, wchodzimy w kluczową fazę. No i zobaczymy, co pokaże boisko. Mhm. Mamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe. Mało dzisiaj będzie o tym aspekcie sportowym, bo to jest jakby temat tylko wyjściowy do naszej dyskusji. Natomiast jakbyś dzisiaj miała wskazywać, kto będzie mistrzem świata? Sercem powiem Anglia, ale rozum podpowiada mi Japonia, ale będę się trzymać opcji angielskiej. Okej. Okay. Panowie, jakieś typy? Czy wy tak troszeczkę gorzej ze śledzeniem? Z ręką na sercu, przyznawać ja się. Ja śledzę tak tyle o ile, żeby się orientować, że na przykład nie ma już Stanów Zjednoczonych, nie ma już Brazylii z Martą w składzie, nie ma już Niemiec, więc sporo tych faworytek się faktycznie gdzieś w międzyczasie wykruszyło. Jak poczytać i posłuchać tych, którzy śledzą pewnie uważniej od nas, no to faktycznie Anglia, tutaj padła Japonia, jeszcze Hiszpania jest w gronie faworytów wymieniana, więc to też myślę jest interesujący aspekt, żeby poza tymi wątkami, które my dzisiaj będziemy sobie śledzić, patrzeć na ten mundial przede wszystkim pod kątem sportowym. No w końcu te dziewczyny pojechały tam po to, żeby walczyć o tytuł najlepszej drużyny na świecie i tak jak na wstępie sobie powiedzieliśmy, dobrze byłoby na te imprezy z udziałem piłkarek patrzeć przede wszystkim właśnie pod kątem sportowym i pod tym kątem je śledzić. A jak ktoś sobie prześledzi dotychczasowe mecze, no to pewnie się tutaj zgodzimy, że mnóstwo fantastycznych historii, mnóstwo pięknych bramek i nawet pod tym kątem takim sportowych emocji można było dużo rzeczy zobaczyć. Pewnie ci, którzy mnie śledzą, ale są obecni w social mediach, widzieli na przykład końcówkę serii rzutów karnych między Szwedkami a właśnie Amerykankami. Kuriozalna historia. I ta historia z VAR-em, gdzie no milimetry, czy może milimetr, albo jego części zdecydowały o tym, że piłka przekroczyła linię bramkową całym obwodem i że to Szwedki grają dalej, a Amerykanki są już może w drodze do domu. A ja może pójdę takim kluczem trochę klubowym. Skoro piłkarki Barcelony od no, już kilku dobrych sezonów dominują i też dominują w Europie, nie tylko w Hiszpanii, duża część składu hiszpańskiego to jednak Barcelona, dołożona część najlepszych zawodniczek Realu, no to dlaczego by nie? Chociaż z Japonią, jeśli dobrze kojarzę, będą grały, no to tu jest chyba ciężka przeprawa. Ale ja pójdę tym kluczem. Hiszpania. Musisz się doedukować, bo nie będę grał z Japonią akurat, ale... No. Jeszcze cała droga przed tobą. Cała droga. Przechodzimy sobie do tego wątku bardziej politycznego, bo piłka nożna kobiet była zakazana w wielu krajach przez wiele, wiele lat. Jak do tego w ogóle doszło? Bo
też trzeba zaznaczyć, że była zakazana. Najpierw była dozwolona, cieszyła się naprawdę dużą popularnością, potem przyszły jakieś ciemne czasy dla piłki nożnej kobiet, z których mam wrażenie, że cały czas jeszcze do końca tak światowo nie wyszliśmy. No to zacznijmy od początku. To się gdzieś tam rozwijało powoli na początku XX wieku i piłkarki przyciągały w Anglii, zwłaszcza na trybuny, ponad 50 tysięcy osób, więc to były naprawdę fenomenalne liczby. Gdzieś uciekam od tego porównania do piłki męskiej, ale rzeczywiście w tamtych czasach to było bardzo porównywalne, a nawet czasami piłkarki przyciągały na trybuny więcej kibiców. Jedne ze źródeł podają, że podczas takich meczów kobiet były na przykład zbierane różne środki finansowe na różnego typu akcje charytatywne. No i to się działo gdzieś poza kontrolą tych najważniejszych osób w państwie, w federacji. To też nie do końca się podobało. No i może gdzieś tutaj, może trochę to męskie eko też zostało w tym momencie podrażnione, ale jest dużo różnych źródeł, które podają powody tej decyzji, która miała miejsce w 1921 roku, a mianowicie to było nazwane zakazem gry w piłkę, chociaż to nie można było nikomu zakazać gry w piłkę nożną, to by było absurdalne, ale można było zakazać kobietom korzystanie z angielskich boisk. Boiskami wtedy zawiadowała federacja, ona była odpowiedzialna za te boiska. No i skoro piłkarki nie mogły wchodzić na boiska, nie mogły z nich korzystać, to też nie mogły grać, nie mogły trenować. No i to praktycznie zabiło w tym momencie kobiecą piłkę na 50 lat, a w ślad za Anglią poszły inne kraje, które dzisiaj uważamy za potęgi w piłce kobiecej, czyli Niemcy, Francja. Cała Europa, myślę, wtedy za tym poszła i to się zaczęło dopiero odradzać w latach 70., więc tak naprawdę mamy 50-letnią lukę, w której piłka męska się spokojnie rozwijała. Gdzieś tam były bite kolejne rekordy transferowe, gdzieś tam pierwszy milion za piłkarza i tak dalej. No piłka kobieca w tym momencie nie mogła się rozwijać, no bo nie miała jak. I dopiero gdzieś od tych lat 70. powoli, krok po kroku to się zmienia, ale myślę, że w tych ostatnich latach to wystrzeliło w górę, między innymi przez zaangażowanie czy FIFA, czy UEFA, czy innych federacji. Gdzieś to gonimy, zobaczymy, czy się uda, ale 50 lat do nadrobienia to jest naprawdę szmat czasu. Mhm. Dlaczego w latach 70. nastąpił powrót piłki nożnej kobiet do łask oficjalnych meczów, pozwolono rozgrywać te oficjalne spotkania? To dzięki UEFA, która wezwała wszystkie federacje europejskie do wzięcia odpowiedzialności za rozwój piłki kobiecej i taka rezolucja trochę zmusiła kraje do tego, żeby zaczęły stawiać na piłkę kobiecą, jednak no, kobiety stanowią połowę populacji, nie możemy gdzieś ich pomijać, to jest też z punktu biznesowego przede wszystkim, już nawet odłóżmy na bok aspekt społeczny, czyli dostępność do gry, to jest taki piękny sport, dlaczego ma uprawiać go tylko połowa populacji, ale to jest aspekt biznesowy, to jest ogromny klient, więc to jest w ogóle nieuzasadnione, żeby gdzieś to zostawiać z boku. Więc federacje krok po kroku zaczęły znosić ten popularnie nazywany zakaz, jeżeli się trzymamy tego nazewnictwa. No i to się zaczęło rozwijać, ale pierwszy mundial kobiecy dopiero w 91 roku. No właśnie, 91 rok, pierwszy oficjalny mundial. Wcześniej były rozgrywane takie nieoficjalne turnieje we Włoszech, także w Azji. Natomiast oficjalnie pod egidą już FIFA dopiero w 91 roku graliśmy pierwsze Mistrzostwa Świata. W latach 90. piłka nożna męska była już rozwinięta. Lata świetlne przed tą żeńską. No to jest bardzo interesujące, bo FIFA nawet tuż przed tym 91, bo też w Chinach pod koniec lat 80. była taka impreza trochę pokazowa, trochę pilotażowa dla kobiet zorganizowana i FIFA tak, mam wrażenie, że trochę się obwąchiwała z tym tematem, czy to zagra, czy to się spodoba, czy to będzie się opłacało, bo pewnie to był też bardzo ważny dla FIFA aspekt. No okazało się, że w Chinach to się bardzo fajnie sprzedało, że było zainteresowanie i publiki, było zainteresowanie uczestniczek, więc rzeczywiście FIFA w to poszła i od 91 roku ta impreza jest rozgrywana, ale w dalszym ciągu, to o czym powiedziała Weronika, dużo, dużo kroków ta kobieca piłka jest za męską, bo chociaż teraz mamy mundial, ten australijsko-nowozelandzki, tak jak powiedzieliśmy, największe frekwencje i na trybunach, i przed telewizorami, bardzo duże zainteresowanie, też marketingowo to wszystko jest fajnie podbijane, ale różnica jest chociażby taka, że mamy po raz pierwszy w historii mundial dla 32 drużyn, podczas gdy za 4 lata ten męski będzie już dla 48, więc nawet na tym bardzo prostym polu widać, jak to wygląda. Są rekordowe nagrody przeznaczone dla drużyn, ale to jest 1/4 tego, co było dla mężczyzn. Chociaż pewnie do pieniędzy jeszcze sobie przejdziemy. Mieliśmy historię drużyny Jamajki, która dzisiaj odpadła po porażce zaledwie 0-1, a w międzyczasie zdołała wyeliminować Brazylię w fazie grupowej. Nie stracić bramki z Brazylią, to jest nieprawdopodobne. Właśnie. Nie stracić żadnego gola w fazie grupowej. A to jest drużyna, która prawie że na mistrzostwa nie pojechała, bo miała ogromne problemy finansowe i musiała na platformie crowdfundingowej zbierać pieniądze na wyjazd. No to jest nie do
pomyślenia w męskiej piłce nożnej, żeby reprezentacja kraju zbierała w ten sposób pieniądze wśród jakichś darczyńców indywidualnych na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Nie mówimy o jakiejś podrzędnej imprezie, tylko o najważniejszej imprezie pod szyldem FIFA. Więc w takim miejscu jest kobieca piłka, chociaż no tak jak tutaj Weronika powiedziała, no startowały te dyscypliny, te rozgrywki w zasadzie z jednego poziomu. Jak się cofniemy do XIX wieku, to Angielki ze Szkotkami zagrały zaledwie 9 lat po Anglikach grających ze Szkotami. Pierwszy międzynarodowy 880 mecz. Pierwszy rok, pierwszy oficjalny międzynarodowy mecz reprezentacji. No właśnie, a jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, jakby piłka nożna kobiet to była dyscyplina wynaleziona kilka czy kilkanaście lat temu i uczymy się jej od nowa. No ale biorąc pod uwagę, jaka była wyrwa, jakie są zapóźnienia, no to faktycznie jest tych kroków takich organizacyjnych, finansowych, infrastrukturalnych i edukacyjnych bardzo, bardzo wiele do nadrobienia. Moim zdaniem jest nie tylko moim zdaniem, ale ciekawym aspektem, który chyba za rzadko trochę wybrzmiewa, to nawet nie tyle marketing, finanse muszą nadgonić to, co się zdążyło wygenerować wobec piłki nożnej mężczyzn, ale no chociażby sprzęt, w którym piłkarki grają. Tutaj też firmy dostarczające buty chociażby mają bardzo dużo pracy do wykonania i teraz przed mistrzostwami była zresztą bardzo fajna kampania i promocyjna, pokazująca nowy but dedykowany tylko i wyłącznie dla kobiet, gdzie kwestia tego, że kontuzje wywoływane są w futbolu kobiet bardzo często przez no właśnie ten nieodpowiedni sprzęt, bo co tu dużo mówić, buty przede wszystkim są przygotowywane dla mężczyzn i pod budowę ciała męskiego, a tutaj w tym przypadku mamy zupełnie inne uwarunkowania też fizyczne. Kobiety mają inne stopy. Już nie będę wchodził w takie tematy, ale ten brak 50-letni, 60-letni rozwoju kierunku piłki nożnej w tę stronę jest, myślę, też jednym z kluczowych chyba w tej chwili elementów do przeskoczenia. No tak jak mówię, przed mistrzostwami znakomita była to kampania, ten spot promujący nowy model butów jednej ze znanej amerykańskiej firmy, która jest wykorzystywana w tych mistrzostwach i jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób pójdzie też ten aspekt futbolu kobiet, czyli przede wszystkim no ten sprzęt, w którym no jakby narzędzie pracy piłkarza, piłkarki. Wczoraj Australijki grały swój mecz 1/8 z Dunkami. W telewizji obejrzało go ponad 6,5 miliona widzów. Australia, liczba mieszkańców niespełna 26,5 miliona widzów. To jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o jakikolwiek program telewizyjny w Australii w tym roku. A to była 1/8. A to była dopiero 1/8. I rywal, powiedzmy sobie, taki średnio atrakcyjny. Teraz już będzie bardzo atrakcyjny w najbliższą sobotę. Dodatków w bardzo dobrym czasie dla Australii. To spotkanie zostanie rozegrane, bo zagrają z reprezentacją Francji. Myślę, że możemy już w tym momencie powiedzieć, że padnie kolejny rekord, jeżeli chodzi o oglądalność w telewizji. Natomiast ja bym chciał też do oglądalności na trybunach. Już ponad 1,5 miliona widzów obejrzało te Mistrzostwa Świata po zaledwie fazie grupowej i fazie 1/8 finału. No to są liczby kapitalne. Tutaj z kolei jednak ci malkontenci, czy ludzie sceptyczni w piłce kobiet podnoszą ten argument, że bilety na kobiecą piłkę są dużo tańsze niż na męską, co jest faktem. Ja bym podniosła w tym momencie inny argument, bo ten mundial rzeczywiście jest powiększony, więc stąd wynika też naturalnie większa frekwencja, to też trzeba oddać. Ale myślę, że te liczby i tak będą fajne pod koniec turnieju. Musimy być. Myślę, że najlepszym wyznacznikiem tego będzie po prostu średnia na trybunach i porównanie tego z poprzednimi mundialami. Tak, bilety rzeczywiście są tańsze na kobiecą piłkę, ale ja nie osobiście nie uważam, żeby to było złe. To właśnie sprawia, że ta piłka jest bardziej dostępna dla potencjalnego kibica. W piłce męskiej ona się w pewnym momencie na najwyższym poziomie staje dosyć zamknięta. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby pójść z rodziną na mecz Premier League, ale jeżeli spojrzymy na kobiecą ligę angielską, no to jak najbardziej rodzina, znajomi, idziemy na Women's Super League, płacimy kilkanaście funtów i oglądamy mecz Manchesteru United z Manchesterem City na Old Trafford, bo taki mecz się odbędzie w tym sezonie. Wczoraj zostało to ogłoszone, więc to jest ta dostępność dla potencjalnego kibica i wracamy gdzieś do tych początków piłki męskiej, do tego, dlaczego kocham piłkę, do tego aspektu niekoniecznie komercyjnego i tak dalej, że to jest po prostu piękny sport i ważne, żeby był dostępny dla jak największego grona kibiców. I te ceny na razie są niskie, ale patrząc na rozwój piłki kobiecej, na to, co się dzieje w Anglii, to mówię, na razie są niskie, bo jeżeli Anglia osiągnie sukces na tym mundialu, to te ceny zaczną rosnąć, model biznesowy angielski jak najbardziej będzie to coraz bardziej komercjalizował i będzie na tym po prostu zarabiał.
Bilety na finał będą wynosiły te najdroższe $120. To są informacje nie jakieś wyszukane w tajemnych czeluściach internetu, tylko na oficjalnej stronie FIFA, więc ci, którzy też mówią, że o tym się nie mówi, że kobiece mecze są tańsze niż męskie, no to można po prostu wejść na stronę FIFA i łatwo znaleźć te dane. No ja uważam, że po prostu nie ma męska piłka jest przepłacona jakby problemu. Czasem no to są horrendalne ceny. No ja też myślę, że po prostu to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że dzisiaj piłka nożna kobiet musi być tańsza niż męska, no bo to jest sport dopiero rozwijający się, mający tę lukę półwieczną niemal w oficjalnych rozgrywkach, więc siłą rzeczy jest mniej popularny niż męski. Ja natomiast też nie chciałbym sprowadzać tego tylko do tego, żeby za każdym razem porównywać kobiecą piłkę do męskiej, bo to chyba też niczemu nie powinno służyć. Dlaczego nie porównujemy najlepszych tenisistek świata do mężczyzn, najlepszych tenisistów świata, siatkarek, koszykarek, sprinterek, które osiągają słabsze wyniki niż mężczyźni i na to jakoś ludzie przymykają oko albo są w stanie to zaakceptować. Dlaczego waszym zdaniem, tutaj wchodzi ten aspekt społeczny, dlaczego w takim razie ta piłka nożna jest takim bastionem, gdzie ta walka pomiędzy porównaniami cały czas się toczy? Mi się wydaje, że teraz powinniśmy spojrzeć osobno trochę na piłkę męską i kobiecą, bo piłka męska jest związana z innymi wartościami niż piłka kobieca. Piłka męska to jest przede wszystkim tradycja. To jest dosyć konserwatywne środowisko i ciężko jest tam trafić z innymi argumentami. Piłka kobieca to przede wszystkim równość, inkluzywność. No i gdzieś trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy tymi wartościami. Według mnie one się super przenikają i obie i kobieca piłka i męska piłka mogą na tym zyskać, ale rzeczywiście piłka kobieca przyciąga osoby, które, dla których ta równość, różnorodność jest bardzo ważna. Przede wszystkim to pokolenie Z, które trochę też inaczej na to patrzy trochę szerzej. A piłka nożna męska od zawsze była dosyć tradycyjnym sportem. No i gdzieś jak wchodzimy ze swoimi butami na to pole tradycyjne, to nie zawsze się wszyscy z tym zgadzają. Ja trafiłem na taki artykuł, nie pamiętam nazwiska, ale naukowca ze Szwecji, który w swoim opracowaniu wychodził z takiego założenia, że to, o czym powiedziałeś, czyli to porównywanie i taka zgoda na to, że okej, no mamy lekkoatletki, kibicujemy, siatkarki też, ale no piłkarki to już niekoniecznie, że to wynika z tego, że taki kanapowy kibic, jak widzi wyniki osiągane w skoku wzwyż czy w jakimś biegu, no to myśli sobie, okej, no kobiety skaczą niżej wzwyż od mężczyzn, ale to i tak jest taki poziom, że ja nie jestem w stanie tyle skoczyć. A jak patrzymy na piłkę nożną, no to wychodzimy z założenia, okej, no to ja pewnie bym zagrał z nimi lepiej. A co poza jest błędem założeniem, umówmy się, jeżeli też mi się tak wydaje. Chociaż co jakiś czas dochodzi do takich meczów, które się odbijają szerokim echem, kiedy jakaś reprezentacja czy poważny kobiecy klub gra z juniorami, z chłopakami i przegrywa. No przegrywa z oczywistych powodów, no bo tutaj dochodzimy do różnic biologicznych, do szybkości, do siły, do tego typu rzeczy i w oczywisty sposób zestawienie razem dwóch płci w jednym sporcie będzie zawsze wychodzić na korzyść mężczyzn. Były też takie historie, gdzie siostry Williams podjęły pojedynek z jednym z tenisistów spoza pierwszej 200 rankingu i on oczywiście też gładko z nimi zwyciężył, no bo to jest biologia, dlatego mamy to rozróżnienie na sport kobiecy i męski. To dobrze, to ja tutaj muszę ci wejść słowo. Dlaczego w takim razie siostrą Williams nikt nie zarzuca, jak dostajemy newsa, że siostry Williams wygrały wielki turniej, czy wygrywały wielkie turnieje? Dlaczego wtedy nie pojawiają się komentarze, że przecież przegrały z facetem spoza pierwszej 200 rankingu? No więc właśnie, wracam do autora tego tekstu. Jestem w stanie się z nim zgodzić, że rzeczywiście pewnie jest tak, że trudniej sobie wyobrazić siebie pokonującego siostrę Williams na korcie, będąc kibicem tenisa, niż wyobrażając sobie siebie grającego gdzieś w piłkę na orliku z dziewczynami. No i wtedy no, być może faktycznie pojawia się w głowie takie założenie, pewnie bym zwyciężył. Zwłaszcza, że sporo, myślę też złego robi kobiecej piłce to, że kiedy mówi się o jakichś turniejach czy o meczach, to często nie robi się tego przez pryzmat właśnie jakichś fajnych sportowych sukcesów, pięknych bramek, pięknych akcji i tak dalej, tylko przez pryzmat jakichś ciekawostek albo obśmiewania. Albo mamy jakieś kompilacje wpadek, albo mamy opowiadanie o tych mistrzostwach, o turniejach różnych, bo nie tylko o tych mistrzostwach, przez pryzmat ciekawostek. Typu teraz na Mistrzostwach Świata mieliśmy pierwszą piłkarkę w hidżabie, mieliśmy pierwszą transpłciową zawodniczkę. I o ile to są ważne elementy, to w kontekście sportowym myślę, że zdecydowanie nie najważniejsze. W 1999 roku, kiedy Amerykanki zdobyły Mistrzostwo Świata, Brandi Chastain cieszyła się po końcowym gwizdku, ściągając koszulkę i pod spodem miała sportowy stanik, ale to oczywiście i tak spotkało się z oburzeniem części ludzi. No jak to możliwe? To jest to zdjęcie, które przeszło do historii kobiecej piłki nożnej z różnych względów.
niekoniecznie sportowych, o czym właśnie mówimy. Niekoniecznie sportowych. Później też były takie historie, gdzie piłkarki ściągały koszulki, co jest przecież w męskim futbolu rzeczą naturalną i faceci mają tam albo jakieś hasła, albo po prostu nic i to jest coś normalnego, kiedy ściąga koszulkę piłkarka, no to albo spotyka się to z oburzeniem, albo z jakimiś niewybrednymi komentarzami, więc cały czas ta piłka musi walczyć o to, żeby skupiać się na piłce, żeby skupiać się na sporcie. To jest niezwykle, niezwykle trudne, a myślę, że jeśli ktoś, kto wykaże chociaż odrobinę dobrej woli i poszuka sobie kompilacji najlepszych zagrań i bramek z tych mistrzostw świata, to będzie w stanie dostrzec, że rzeczywiście kobiety też potrafią grać w piłkę nożną i skupić się na tym, żeby oceniać je przez pryzmat rywalizacji między sobą, a nie prób porównywania do tego, czy one wygrałyby z mężczyznami, bo z oczywistych powodów by tego nie zrobiły. Natomiast jeżeli chodzi o te piękne gole, które padają niewątpliwie na turniejach, czy w ogóle w kobiecej piłce, jako że długo od wielu lat w social media gdzieś co jakiś czas wrzucam jakieś gole kobiecej piłki. Tam zazwyczaj komentarze są takie, nawet jeżeli to jest naprawdę piękny gol, że to jest wszystko na zwolnionym tempie, że bramkarka nie sięgnęła piłki, która powinna być sięgnięta, że mężczyzna by to obronił. No generalnie spotykamy się z komentarzami w 90% deprymującymi te naprawdę efektowne gole. Nawet podczas tego turnieju już takie komentarze widziałem przy bramkach Brazylijek czy Lauren James po przepięknym uderzeniu z dystansu. Tam też pojawiały się takie komentarze. I potem też mam wrażenie, że dlatego trochę ludzie, którzy nawet chcą się zainteresować tą piłką, gdzieś ją promować, wrzucać ją w social media, rezygnują z tego, bo boją się tej fali komentarzy, która na nich trafi. I znam takich ludzi bardzo wiele, nawet z takich działających bardzo mocno w środowisku. Co tutaj należy wykonać, Weronika, twoim zdaniem, żeby jakoś ten aspekt przeskoczyć? No myślę, że musimy się trochę przyzwyczaić do tych komentarzy, ale wydaje mi się, że wraz z upływem czasu jest ich trochę mniej. Te komentarze zazwyczaj są takie same, bo poruszamy aspekt tych 15-latków, mówimy oczywiście o zarobkach, mówimy też o tych różnicach, że właśnie więcej kuriozalnych bramek wpada. No i tutaj jest bardzo duża rola mediów, bo tak jak mówiliśmy, częściej przy piłce kobiecej pokazujemy te wpadki czy kontrowersyjne tematy, które się klikają, ale nie przedstawiamy tego jako zwykłego, normalnego sportu, tak jak przy innych dyscyplinach kobiecych, bo w męskiej piłce też się zdarzają przecież wpadki, wszyscy się z tego śmiejemy. Tak samo się śmiejemy oczywiście z wpadek w piłce kobiecej, tylko przy męskiej piłce potem mamy 20-30 newsów o tym, jakie to jest ok, widzimy tutaj rozgrywki ligowe, wywiady z trenerami, bla, bla, bla. Przyzwyczajamy kibica do takiego odbioru, a przy piłce kobiecej no to wpada tam ta wpadka i potem długo, długo nic, więc potencjalny kibic odbiorca sobie myśli, że to jest naprawdę przeciętna dyscyplina, że kobiety się do tego nie nadają, a naprawdę na tych mistrzostwach czy na innych, czy w innych rozgrywkach i europejskich, i polskich padają naprawdę bardzo fajne bramki. Dziewczyny uprawiają ten sport z wielkiej pasji, a to już powoli staje się też ich stylem zarobkowym, to jest też ich praca, więc myślę, że tutaj jest duża rola mediów, żeby jednak trochę się poświęcić, musimy trochę przebić ten mur, bo te komentarze na pewno będą się pojawiały na początku, ale no, przecież możemy z nimi dyskutować i odpowiadać, tak jak odpowiadamy teraz, że no, to jest biologia, 15-latkowie no, wygrają z seniorkami, z kobietami, bo są wyżsi, szybsi, silniejsi i tak będzie w każdym sporcie. Więc może po prostu powinniśmy na to odpowiadać tyle, ile będzie trzeba i każdemu takiemu tłumaczyć, dlaczego tak jest. I w pewnym momencie ta bariera gdzieś nam pęknie. Myślę też, że gdzieś tutaj potrzebujemy sukcesu ogólnokrajowego, który by wyniósł tą piłkę kobiecą na wyższy poziom, bo to ludzie lubią się utożsamiać z sukcesem. Widzieliśmy to zresztą w Anglii, więc widzieliśmy to też na przykład dzisiaj w Maroku, bo tam też piłka kobieca była zakorzeniona w sposób taki, że to jest typowo męski sport, ale w miarę z awansem Marokanek po raz pierwszy w historii na mundial, teraz do fazy pucharowej. Tam się naprawdę dużo zmieniło w myśleniu i myślę, że potrzebujemy takiego sukcesu. Ja myślę, że nie trzeba szukać w Maroko. Polacy też lubią sukces. Patrz, skoki narciarskie, patrz, biegi narciarskie i pewnie jeszcze kilka innych dyscyplin byśmy sobie znaleźli. Mamy dzisiaj Raków Częstochowa grający wieczorem o Ligę Mistrzów. To można przy okazji zajawić, że za miesiąc, na początku września, GKS Katowice, żeńska drużyna, mistrzynie Polski obecne, będą też walczyły o Ligę Mistrzyń. Te eliminacje wyglądają trochę inaczej. W tej pierwszej rundzie mamy taki mini turniej w Katowicach, więc można iść na żywo sobie zobaczyć. Cztery drużyny tam będą rywalizować. Zwyciężczynie będą grać w playoffach o wejście do Ligi Mistrzyń, więc teraz śledzimy Raków, a za miesiąc będzie można śledzić
GKS Katowice. Bardziej, że Katowice to jest dobry przypadek, bo akurat tam sekcje męskie i żeńskie mają taką trochę większą synergię niż w innych krajach, mam wrażenie. I nawet przykład kanał YouTube GKS-u Katowice zawiera także wideo dotyczące tej kobiecej drużyny. Jeszcze odnośnie tych różnic, jeżeli chodzi o fizyczność i postrzeganie goli w piłce nożnej kobiet, bo mówisz o tym, że trzeba odpowiadać, trzeba ludzi uświadamiać. Jakby ja zawsze też podaję ten argument, że jeżeli na przykład ktoś zarzuca, że bramkarka się bardzo źle zachowała w kobiecej piłce, że na przykład nie sięgnęła danej piłki, no to zastanówmy się nad tym aspektem. Kobiety grają na takim samym boisku jak mężczyźni, na bramkach tak samo wysokich, tak samo szerokich jak mężczyźni, a są po prostu niższe, tak, no, z zasady. W innych dyscyplinach sportu mamy te różnice ułatwiające trochę kobietom pokonywanie barier w danym sporcie, czy też pokonywanie przeszkód. Właśnie jak w biegu z przeszkodami, czy też przez płotki, czy też siatkówka jest niżej, w siatkówce siatka jest niżej. Przede wszystkim. Siatka jest niżej ustawiona. Tak, są jakby te ukłony w stronę kobiet wykonywane w innych dyscyplinach sportu. W piłce nożnej tego nie ma. I często, jak już oglądamy te kompilacje, to często tam bramkarki występują w roli głównej. Natomiast no, warto się zastanowić nad tym, dlaczego tak właśnie jest. I chyba tutaj przychodzi nam odpowiedź, że to wynika z tych warunków fizycznych, a kobieta stoi na tej samej bramce, co stoi mężczyzna. Tak, i pomimo tego też oglądamy fenomenalne interwencje bramkarek poza tymi wpadkami. Myślę, że w piłce nożnej no nie powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby w jakiś sposób ułatwiać kobietom zmieniać te warunki, tak jak na przykład w siatkówce, czy na przykład w pchnięciu kulą, gdzie ta kula jest lżejsza. Bo w dobie dyskusji nad tym, jak zwiększyć popularność piłki kobiecej, no to ten jednym z tych filarów jest partycypacja. Potrzebujemy zdecydowanie więcej piłkarek na różnych poziomach i tych dziewczynek i też starszych kobiet, które po prostu będą wychodzić sobie co weekend grać na Orlik, więc jeżeli dołożylibyśmy do tego na przykład, że musimy wymieniać bramki albo malować nowe linie boiska, no często w piłce kobiecej jest tak, nie tylko w piłce kobiecej, ogólnie w piłce, że mamy jeden mecz i zaraz po nim wchodzi kolejna drużyna, tego czasu na tak naprawdę jest bardzo mało, tylko się wchodzi do szatni, potem zabiera swoje rzeczy, wchodzi ktoś następny, więc jeżeli jeszcze tutaj mielibyśmy dołożyć malowanie nowych linii, zmienianie bramek, więc tutaj to się kłóci z tą powszechną i dostępnością, my musimy wprowadzać w piłce kobiecej ułatwienia. To by było według mnie utrudnienie. Zdecydowanie zgadzam się. Tym bardziej, że w krajach, gdzie piłka nożna kobiet jest mocniej rozwinięta niż w Polsce. Przykład Australii. Mecze ligowe bardzo często kobiet pokrywają się, właściwie są połączone z meczami mężczyzn, czyli najpierw wychodzi zespół kobiecy, a potem przychodzi zespół męski, bilet kupujemy na te dwa spotkania. Tutaj ta sytuacja, o której ty, Weronika, mówisz, byłaby no nie do zrobienia, że mielibyśmy po meczu kobiet nagle co zmazywać te linie i żeby faceci grali na normalnym boisku. No w teorii dałoby się to zrobić, dałoby się te bramki mniejsze dostawiać. No pewnie tak, natomiast to wszystko byłoby bardzo karkołomne i pewnie jeszcze zwiększałoby liczbę tych, którzy niepoważnie traktują piłkę nożną kobiet. Więc tutaj myślę, że ten aspekt mamy wyjaśniony i jasny, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. Kwestia finansów, bo to jest coś, co bardzo mocno rozpala też głowy kibiców piłki nożnej. Wiemy, że Megan Rapinoe to jest taka persona non grata. Jedni ją podziwiają, drudzy trochę gorzej ją poważają, że tak powiem. Natomiast to jest taka osoba, która bardzo głośno wypowiadała się. Oczywiście nie tylko ona, ale ona bardzo mocno podnosiła ten problem. Jak wy do tego podchodzicie? Bo wiemy, że Amerykanki, które mają oczywiście argumenty sportowe po swojej stronie, bo są mistrzyniami świata, raz, drugi, teraz co prawda im nie poszło, ale są cały czas numerem jeden na świecie, domagały się zrównania płac z męskim zespołem. Miały też argumenty marketingowe, bo na przykład koszulki reprezentacji kobiecej Stanów Zjednoczonych sprzedają się lepiej niż tej męskiej. Ostatnio podobnie sytuacja ma się w Australii. Ja akurat należę do tego grona fanów Megan Rapinoe, bo jako kobieta trochę inaczej postrzegam ten kobiecy sport. Widzę dużo barier, na które niekoniecznie zwróciłby uwagę mężczyzna i to jest okej, po prostu. No niektóre rzeczy po prostu wynikają z niewiedzy i tu jest ta ważna rola uświadamiania. Megan bardzo długo walczyła o to równouprawnienie i równe płace. Myślę, że to było zasadne w Federacji Angielskiej, Amerykańskiej, bo jednak Amerykanki to jest drużyna niezwykle utytułowana. One też gromadzą na trybunach bardzo dużo
kibiców, to jest przede wszystkim świetny produkt marketingowy, tak jak mówisz, no, czy koszulki Amerykanek, czy koszulki Australii, jak one jeszcze przed mundialem przebiły wszelkie przewidywania, jeżeli chodzi o sprzedaż, więc to jest świetny produkt marketingowy i to jak najbardziej się zwraca i myślę, że wraz ze wzrostem tych wszystkich liczb, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli o oglądalności przed telewizorami, o oglądalności z trybun, zwiększają się też kwoty transferów piłkarek, to dlaczego nie miałyby one po prostu więcej zarabiać wraz ze wzrostem tych czynników? To się jakby samo przez się rozumie, że to jest oczywiste. Jeżeli te wszystkie liczby wzrastają, to powinny też wzrosnąć płace piłkarek. Jeśli chodzi o Amerykanki, to tutaj też trzeba podkreślić, że chodzi o te płace, które są w federacjach, więc za grę w reprezentacji, a nie za grę w klubie. I one nie tyle, że wywalczyły sobie to gdzieś występowaniem w mediach, czy Megan Rapinoe, która rzeczywiście chodziła od redakcji do redakcji i tłumaczyła w bardzo dosadny, nieraz i obrazowy sposób, ale wywalczyły sobie to przed sądem. Faktycznie amerykańskie sądy wskazały, że mają rację i że nie ma powodów, żeby amerykańskie piłkarki zarabiały mniej. I te premie, które panowie walczyli w tym roku w Katarze, trafiły do wspólnego koszyka, który został podzielony na obie reprezentacje, a to, co Amerykanki wywalczyły w tym roku na boiskach Australii i Nowej Zelandii, trafia z kolei do wspólnego koszyka i z tego też będą mieli pieniądze panowie, chociaż nie ze wszystkiego, bo FIFA, jeśli chodzi o ten mundial kobiecy, to wyszło z takiego założenia, że każda zawodniczka, każda z tych ponad 700 uczestniczek dostaje po 30 tysięcy dolarów jako uczestniczka, niezależnie z jakiej federacji. Te pieniądze nie trafiają na konta związków, tylko piłkarek. I to jest spowodowane tym, że część zawodniczek, zwłaszcza z tych krajów, gdzie ta kultura piłkarska jest nieco mniej rozwinięta, po prostu nie dostaje żadnych pieniędzy za grę w reprezentacji, a w wielu przypadkach dostają też tylko jakieś symboliczne pieniądze za grę w lidze. Bo jeśli chodzi o profesjonalizację kobiecej piłki, no to ta jest na bardzo niskim poziomie, jest na całym świecie ledwie kilkanaście lig, gdzie mamy profesjonalną piłkę i dla wielu zawodniczek wyjazd na kadrę czy wyjazd na jakieś międzynarodowe rozgrywki to jest kwestia wzięcia urlopu, nieraz bezpłatnego urlopu w pracy, bo dla nich to jest pierwsze źródło dochodu, a w piłkę grają sobie rekreacyjnie po godzinach. I Związek Zawodowy Piłkarzy FIFPro wypuścił taki raport, z którego wynika, że mniej więcej 1/3 zawodniczek nie dostaje za grę w reprezentacji żadnych pieniędzy. Więc biorąc pod uwagę naszą aferę premiową z Mistrzostw Świata w Katarze, no to kobiety mogą się tylko żachnąć i stwierdzić, że no u nich takiej afery nie będzie, bo po prostu nie ma czego dzielić. Nie ma nawet pieniędzy za grę w piłkę takich podstawowych. Więc myślę, że to jest też często błędnie odbierane, że jest taki obraz tego, że kobiety chcą, żeby zrównać ich płace z płacami mężczyzn, że chciałyby zarabiać tyle co Ronaldo, Messi, Lewandowski i tak dalej. No teraz to zwłaszcza pewnie Ronaldo, no bo zarabia z tej trójki najwięcej. Natomiast ja myślę sobie, że chodzi przede wszystkim o to, żeby dać im równe szanse na starcie, żeby nie musiały się martwić o to, że w pierwszej kolejności trzeba iść do pracy, żeby nie musiały sprawdzać w harmonogramie, czy jakiś mecz nie będzie im się z grafikiem pracy pokrywał i chciałyby po prostu móc skupić się na tym, co kochają, co robią, czyli na grze w piłkę nożną. Więc przede wszystkim chodzi o to, żeby zapewnić równe szanse, równy start, a resztę sobie wywalczą na boisku, bo tak jak Amerykanki, 4 tytuły mistrzyni świata, to jest coś, co za nimi stoi. Tak jak w przypadku tych piłkarek, które zdobywają laury w Europie, te płace w sposób naturalny idą w górę i będą iść, no bo jeżeli mamy teraz modę na kobiecą piłkę, te bilety będą pewnie drożeć, coraz większe zainteresowanie kibiców, co za tym idzie sponsorów, więc to wszystko będzie po kolei szło sobie w górę i na to nie trzeba do tego w żaden sposób interwencji nikogo z zewnątrz, ale jeśli sobie porównamy zarobki najlepszej piłkarki, czyli Sam Kerr, jak sprawdziłem, zarabia w Premier League 400 tysięcy funtów, tylko że rocznie, a to jest w przypadku niektórych piłkarzy tygodniówka. W związku z tym to jest absolutna przepaść i nie znalazłem nigdzie wypowiedzi Sam Kerr, która narzeka na to, że chciałaby zarabiać 400 tysięcy funtów tygodniowo. Pewnie by chciała, no ale ma świadomość, że to jest niemożliwe. Natomiast no, chodzi o to, żeby na tym polu startowym, punkt wyjścia, żeby zawodniczki faktycznie nie musiały się martwić, więc tutaj ukłon ze strony FIFA, faktycznie każda piłkarka z tego mundialu wyjedzie z czekiem na 30 tysięcy. Myślę, że to jest kluczem, o czym Michał powiedział. Ta dezinformacja, która zapanowała w mediach polskich, na nich się skupiamy rzeczywiście, bo te komentarze podnoszą się co jakiś czas, że kobiety chcą zarabiać tyle, co mężczyźni.
To nie do końca tak jest i bardzo się cieszę, że to mamy wyjaśnione. Jeżeli ktoś jeszcze miał takie poczucie, że kobiety chcą zarabiać więcej, a widzę, że tu się pojawiają takie wpisy na czacie, to mamy nadzieję, że już raz na zawsze to rozwialiśmy, o co tak naprawdę w tym chodzi. Natomiast znowu ten aspekt polityczny tutaj się pojawi. Dlaczego FIFA tak bardzo mocno teraz promuje tę piłkę nożną kobiet? Bo musimy się zgodzić z tym, że jest to najlepszy moment dla piłki nożnej kobiet, jeżeli chodzi o ten aspekt zainteresowania Światowej Federacji. Bo tutaj jest przede wszystkim ogromny potencjał finansowy, który nie był do tej pory wykorzystywany. Są badania, które szacują, jak będzie wyglądał rynek sponsoringowy i marketingowy w piłce kobiecej za kilkanaście lat i FIFA też nie może przegapić tego momentu, żeby skomercjalizować piłkę kobiecą, no bo przede wszystkim z tego też można zarabiać. Oczywiście jest bardzo ważny aspekt społeczny, dostęp do tego sportu, żeby ta idea piłka dla wszystkich, żeby każdy miał dostęp do piłki i mógł uprawiać ten sport, to też jest przede wszystkim ważne. Ale myślę, że w tym, co teraz się dzieje, ważne są też pieniądze i ten potencjał, który do tej pory nie był wykorzystywany, ale FIFA widzi, że jak to się dzieje w Anglii, że tutaj powoli mamy pełne stadiony, jak to jest w Lidze Mistrzyń, że Barcelona potrafi na trybuny przyciągnąć 90 tysięcy kibiców na półfinał Ligi Mistrzyń, więc to jest ogromny potencjał, tak jak mówiliśmy. Bilety są na razie tanie, ale za jakiś czas te bilety już nie będą tak tanie. FIFA też mówi, sama wychodzi do federacji, do piłki kobiecej i mówi, że do 2027 roku my chcemy zrównać nagrody finansowe na mundialu męskim i kobiecej. To też jest jasny sygnał dla federacji. Słuchajcie, no my możemy zarobić na tej piłce kobiecej. To nie jest tak, że my musimy teraz dużo pieniędzy ładować w piłkę męską i walczyć o awans na męski mundial. Możemy to zrobić z kobietami, gdzie droga jest stosunkowa. Jeszcze, podkreślam jeszcze, bo niektóre federacje mogą za kilka lat nam porządnie odjechać. Ta droga jest o wiele krótsza i zdecydowanie prościej jest się w tym momencie dostać na mundial kobiet, a jeżeli w 2027 roku kwoty, które będą otrzymywały federacje, będą takie same, no to nie wejście w kobiecą piłkę może być traktowane jako głupota. Mhm. Miałem przyjemność być na kilku takich dosyć dużych meczach, jeżeli chodzi o piłkę nożną kobiet. Finał poprzedniego Euro na Wembley. Ponad 87 tysięcy widzów. Ciekawostką jest to, że nigdy męskie Euro nie zgromadziło tylu widzów. No, oczywiście tutaj można też zastanowić się, że nigdy nie gra na tak wielkim stadionie. Natomiast taki jest fakt. Ponad 87 tysięcy widzów na Wembley w Londynie. Jak przeglądałem wtedy prasę w Anglii, to naprawdę duże gazety pisały i rozpisywały się o tej piłce nożnej kobiet. Kobiety też trafiały tam na pierwsze strony gazet. Nie tak dawno, bo w czerwcu odbył się finał Ligi Mistrzyń, o której już tutaj panowie wspomnieliście, w Eindhoven. Tam ponad 33 tysiące widzów komplet na stadionie Philipsa. Całe miasto żyło tym wydarzeniem. Jakby człowiek taki zielony kompletnie wjechał wtedy do Eindhoven, to zastanawiałby się, czy nie gra tutaj właśnie finał Ligi Mistrzów, ale tej męskiej, bo atmosfera rzeczywiście była zbliżona do tego, co się tam właśnie działo. Teraz mówimy o tych Mistrzostwach Świata Kobiet, Australijki, ponad 74 tysiące widzów na trybunach docierają do nas obrazki z tego, co dzieje się w samej Australii, więc świat już zauważył, że piłka nożna kobiet jest po prostu ciekawa. Miałem też okazję rozmawiać z jedną z najlepszych piłkarek na świecie, której akurat nie ma na tym turnieju, Vivian Miedema, i zadałem jej wprost takie pytanie, co ona sądzi i jak ona uważa tę kwestię, że dlaczego... Mimo tego, że to się tak świetnie ogląda, że są te mecze świetnie opakowane i że atmosfera absolutnie nie odstaje od tej męskiej, jak ona do tego podchodzi, ona powiedziała mi wprost, że po prostu ci ludzie, którzy to ignorują albo bardzo mocno dyskredytują, ich omija coś fajnego. I jakby o ile ta odpowiedź była taka bardzo prosta, to w tej prostocie wydaje mi się, że jest zawarte wszystko. Że ludzie, którzy dzisiaj tak bardzo mocno chcą walczyć z piłką nożną kobiet lub też podważają w ogóle jej wartość, ich omija coś po prostu interesującego, fajnego. Jakby ja też jestem daleki od tego, żeby ta piłka nożna kobiet była tak nachalnie promowana, bo to też mi się czasami nie podoba, mimo tego, że no, gdzieś tą piłkę nożną kobiet staram się pchać troszeczkę do przodu na tyle, ile w ogóle mogę. Natomiast rzeczywiście, starać się patrzeć na to obiektywnie, polecam każdemu, żeby się przeszedł na takie większe spotkanie piłki nożnej kobiet. Nie myślę o polskiej lidze, bo polska liga jest jeszcze bardzo daleko za tym światowym futbolem, więc tutaj jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o ten światowy futbol, europejskie rozgrywki, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, myślę, że wiele osób zostanie przekonanych tak na własnej skórze, że nie ominie ich później już coś fajnego.
Ja akurat w zeszłym roku byłam na meczu Anglii z USA kobiet. To był mecz towarzyski i było prawie 80 tysięcy również na Wembley. To było starcie mistrzeń Europy z aktualnymi mistrzeniami świata. Jeżeli ten mecz odbyłby się w męskiej piłce, no to te bilety byłyby kosmicznie drogie. Ja zapłaciłam 30 funtów za bilet, więc to jest też świetny moment, żeby zobaczyć piękny stadion, poczuć tą atmosferę. Anglicy naprawdę to fenomenalnie opakowali, bo to był pierwszy mecz po zdobyciu Mistrzostwa Europy przez Angielki, więc była cała ceremonia meczowa, było uhonorowanie tych piłkarek. To było naprawdę coś fenomenalnego i na pewno wielu kibiców, którzy trafili na ten mecz za pierwszym razem, myślę, że jeszcze nieraz przyjdą na kobiecą piłkę. Tak, ja też zdecydowanie polecam odwiedzenie stadionu przy okazji meczu na poziomie europejskim, bo też ta Liga Mistrzyń jest gdzieś poza naszymi granicami. To jest łatwo dostępne, żeby śledzić i można się przekonać, że to jest sport jak każdy inny, który przyciąga bardzo fajnych kibiców, a to też jest ciekawe, bo ci kibice nie przychodzą jeden do jednego z piłki męskiej. Badania UEFA-owskie pokazują, że piłka kobieca przyciąga 30% osób, które przechodzą do piłki kobiecej. To są kibice, którzy nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego z piłką nożną, więc to jest zupełnie nowy potencjalny kibic i to też widzi UEFA i FIFA, że to jest całkiem nowa grupa odbiorców, a 30% to bardzo dużo, którego możemy gdzieś przygarnąć do siebie i rozkochać w nim miłość do piłki. Gianni Infantino przed tymi mistrzostwami groził telewizją, że jeśli nie wydadzą więcej pieniędzy na prawa, to on po prostu im tych praw nie sprzeda. No chciał oczywiście w ten sposób nabić trochę skarbiec FIFA, ale to właśnie pokazuje to, że FIFA też dostrzega ogromny potencjał marketingowy i za tym oczywiście będą w naturalny sposób rosły płace dla piłkarek, no ale też będą rosły wpływy FIFA, no bo tak jak doskonale wiemy, że FIFA rozlicza się w takim kalendarzu czteroletnim ujmującym Mistrzostwa Świata, te męskie, no bo z tego ma największe pieniądze, no to bardzo chętnie przygarnie drugą imprezę, która ma też globalny zasięg, na której w tym momencie są 32 drużyny już, po raz pierwszy, ale już, i która no, może być takim drugim źródłem dochodu dla FIFA wkrótce, jeżeli będą tym bardziej nowi kibice, nowe możliwości sponsorskie, no bo jeśli prześledzimy sobie tych sponsorów, którzy wspierają piłkę męską, no to tam mamy przede wszystkim marki skierowane jednak do męskiego kibica. A jest przecież ogrom firm, które zajmują się produktami dla kobiet i łatwo sobie wyobrazić, że takie marki wchodzą na koszulki największych drużyn, czy pojawiają się na bandach właśnie podczas Mistrzostw Świata. No Gianni Infantino na pewno już zaciera ręce. Ale jak duże mamy zainteresowanie, szczególnie w krajach zachodnich, chociaż ten deal telewizyjny był zagrożony, bo jeszcze kilka tygodni przed startem imprezy nie było tak naprawdę wiadomo, kto w Europie będzie transmitował w danym kraju, i Europejska Unia Nadawców dopiero kilka tygodni przed rozpoczęciem turnieju dogadała się z FIFA, co też pokazuje, że mimo tego, jak duże jest zainteresowanie, to nie było, to ten potencjał chyba nie został w pełni wykorzystany, bo już naprawdę kilka miesięcy przed startem turnieju te Mistrzostwa Świata powinny być już grzane w tychże stacjach telewizyjnych, szczególnie właśnie w Anglii, w Niemczech, w Holandii czy w Hiszpanii, a no właśnie chyba tutaj trochę taka pazerność FIFA może troszeczkę zaprzepaściła, chociaż oczywiście dużo jest dobrego widocznego w telewizji w Europie i my tak naprawdę żyjemy w tej takiej naszej małej bańce społecznościowej, gdzie no wydaje nam się, że dużo tego futbolu kobiecego jest dziś przekazywane, ale tak naprawdę jeszcze w Polsce niewiele osób ma świadomość, jak duży turniej gdzieś na drugim krańcu globu ma miejsce. I też tak przysłuchuję się tutaj waszej dyskusji i przyszła mi do głowy jeszcze taka jeden aspekt, dlaczego FIFA tak się zaangażowała, i może trochę z przymrużeniem oka, ale warto jednak pamiętać, że mimo wielu schizofrenicznych zachowań FIFA i działaczy, to czasem jednak faktycznie FIFA niesie kaganek oświaty i chce chyba FIFA swoją postawą zasugerować wielu ważnym organizacjom międzynarodowym, że dba o rozwój roli kobiety w społeczeństwach, które inaczej podchodzą do traktowania roli kobiety w modelu społecznym. Oczywiście mamy tu na myśli kraje azjatyckie, Bliskiego Wschodu czy w Afryce. I tutaj niewypowiedziana duża rola jest naprawdę FIFA w promowaniu piłki nożnej w tych krajach, gdzie w ogóle już nie mówimy o tym, że kobiety nie mogły grać piłkę, ale kobiety nie mogły
wykonywać wielu innych czynności, które wykonują mężczyźni. I takim no, ciekawym i symbolicznym elementem tej drogi jest cała sytuacja, która dzieje się i działa się w Iranie wokół obecności kobiet na trybunach. Bodajże w zeszłym roku były Mistrzostwa Azji w piłce nożnej kobiet i pierwszy raz w historii reprezentacja Iranu zagrała na tychże mistrzostwach. To już było pierwsze primo, a drugie primo Mehdi Tash, czyli szef Irańskiej Federacji Piłki Nożnej, powiedział, że od tego sezonu kobiety będą mogły wchodzić na trybuny. Oczywiście jest jeszcze daleka droga, żeby to wyglądało tak, jak wygląda w Europie. Trybuny będą podzielone na strefę męską i żeńską. Ta strefa żeńska będzie odpowiednio mniejsza. Nie wszystkie stadiony będą przystosowane w Iranie do tego. Natomiast nowy sezon, który startuje, by the way, jutro, jeśli dobrze kojarzę, no ma już oficjalnie być z kobietami na trybunach. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie egzekwowane w Iranie. Będziemy się też temu przyglądać, ale no właśnie trzeba jednak też spojrzeć chyba, że symbolicznie FIFA coś dobrego robi. Dużo złego można o tej organizacji powiedzieć, ale tutaj niewątpliwie należy zwrócić uwagę. Arabia Saudyjska otworzyła się na piłkę nożną kobiet, także dużo, dużo dobrego. Dużo dobrego także w retrospekcji, która już za moment, jak zwykle, poruszymy sobie też aspekt tego, co działo się. Taki aspekt historyczny w tym programie, jak zwykle, już teraz retrospekcja. Dobra. Historia kobiecej piłki jest niemal tak długa jak tej męskiej. Do pierwszego międzynarodowego starcia doszło już w 1881 roku. Anglia zmierzyła się w nim ze Szkocją. Piłka rozwijała się przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem kibiców. Na najważniejsze mecze sezonu przychodziło po kilkadziesiąt tysięcy osób. Jednak w latach 20. poprzedniego wieku włodarze Football Association zakazali organizowania kobiecych rozgrywek, tłumacząc, że kopanie piłki do kobiet nie pasuje. W ślad za Brytyjczykami poszły inne kraje. Futbolu panie zakazały Niemcy, Francja czy Brazylia. Na dobre zaczął się on odradzać dopiero w latach 70. Wtedy też we Włoszech zorganizowano pierwszy międzynarodowy turniej, uznawany dziś za prekursora Mistrzostw Świata. Wygrały go Dunki. Na zainteresowanie piłką nożną pań ze strony FIFA trzeba było czekać do końca lat 80., kiedy to w Chinach zorganizowano pilotażowy turniej. Pierwsze Mistrzostwa Świata pod szyldem piłkarskiej centrali zostały rozegrane dopiero w 1991. Trwają Mistrzostwa Świata Kobiet w Australii i w Nowej Zelandii. Ćwierćfinały rozdane. Mieszko już teraz od tego programu będzie wiedział, że Hiszpania zagra z Holandią. Tak, drogi. Na ścieżce, w drabinie jest. Ale jeżeli Hiszpania wygra, Japonia wygra, to tak, zagra z Japonią. Tak. Może on już coś wie po prostu. Może coś wie. Kolejne pary to Australia, Francja, Anglia, Kolumbia. Bardzo ciekawy ten turniej już tak ze sportowego punktu widzenia. Natomiast wróćmy sobie jeszcze do tego, co było w materiale. O tym zakazie gry w piłkę nożną. Od 91 rozgrywamy oficjalnie dopiero Mistrzostwa Świata. Nie ma już Amerykanek, które docierały zawsze do półfinału. To jest też, myślę, rzecz, która może cały czas zaskakiwać. Ja cały czas jestem pełen podziwu tego, jak mogło do tego dojść, ale dochodziło do tych mistrzostw. Zakaz gry w piłkę nożną. Czy są jeszcze miejsca na świecie, gdzie ta piłka nożna kobiet jest oficjalnie zakazana? To jest dobre pytanie. Myślę, że takich miejsc jest. Myślę, że gdybyśmy zaczęli teraz przeglądać wszystkie kraje na świecie, to gdzieś byśmy to jeszcze znaleźli w tych bardzo konserwatywnych. Tak, myślę, że byłby to Afganistan, ale to też wynika z tego, co się w ostatnich latach w tym kraju działo. Tam myślę, że piłka nożna nie jest w tym momencie najważniejsza. Tak, tam kobiety nie mogą chodzić na uniwersytety, nie mogą wychodzić bez opieki męskiego opiekuna, więc tam ta piłka zeszła na dalszy plan. Pamiętam, że kiedy to się wszystko wydarzyło, to też bardzo dużo organizacji próbowało jak najszybciej ewakuować afgańskie sportsmenki, między innymi piłkarki. Jeżeli dobrze pamiętam, to one zostały ewakuowane właśnie do Australii, gdzie później mogły trenować i nawet grać w rozgrywkach. Dokładnie. Potem do klubu. Dokładnie tak, ale myślę, że znaleźlibyśmy jeszcze gdzieś takie miejsca. Ich jest zdecydowanie mniej, ale no przykre, że jeszcze są. My o tym Afganistanie mówiliśmy trochę w poprzednich odcinkach Świata Sport Polityka i też odsyłam was do odcinka magazynu Ligi Egzotycznych w Afganistanie. Tam też właśnie dużo kwestii kobiet. Ten odcinek już dość stary, natomiast temat wciąż niestety
aktualne. No dzisiaj to są przede wszystkim kwestie właśnie religijne, no bo talibowie generalnie kobiety z życia publicznego próbują mocno wyrugować. Zresztą też w jednym z odcinków mówiliśmy sobie, że może się okazać, że z uwagi na ich podejście do kobiecego sportu będzie miał Afganistan problemy z MKOL-em i ze startem na Igrzyskach Olimpijskich, bo taka sytuacja już za poprzednich rządów talibów miała miejsce. Afganistan wtedy na Igrzyska Olimpijskie nie pojechał właśnie z uwagi na to, w jaki sposób traktowano tam uprawiające sport kobiety. Natomiast jeśli chodzi o ten zakaz, który był wcześniej, to też poza takimi oficjalnymi tłumaczeniami, też część działaczy powoływała się wówczas na badania, które miały rzekomo wskazywać, że kobiety, które uprawiają piłkę nożną, mogą mieć problemy z zajściem w ciążę, mogą mieć problemy zdrowotne, więc no dużo było takich argumentów, które dziś z perspektywy czasu są oczywiście wyśmiewane. Mamy przecież gro zawodniczek, które grają w piłkę, później idą na urlop macierzyński, wracają z powrotem do gry w piłkę i nic złego się nie dzieje. Natomiast no wówczas różnych argumentów, mniej i bardziej niemerytorycznych, szukano do tego, żeby w jakiś sposób te zakazy uwiarygadniać. No i stąd ta wyrwa, którą sobie tutaj próbowaliśmy pokrótce omówić, no i jakoś nakreślić to, z czego to wynika, że ten sport kobiecy, ta piłka nożna kobieca dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest i że ma tyle do nadrobienia lat straconych, kiedy no w ogóle nie można było w większości krajów w piłkę grać. Jaka przyszłość czeka piłkę nożną kobiet? To jest taka świetlana przyszłość, jak sobie patrzymy na to, jak się ten sport rozwija, czy jednak twoim zdaniem te przeszkody, które cały czas się pojawiają, będą wciąż mocno hamować ten taki bardzo dynamiczny rozwój? Myślę, że naprawdę to jest, perspektywa przed nami jest ogromna. Nikt tu nie chce robić rewolucji, to po prostu postępuje krok po kroku. Wkładamy powoli nogę między drzwi i powoli staramy się gdzieś przemycać tą piłkę kobiecą do mainstreamu. Jeżeli spojrzymy na kraje zachodnie, na Anglię, na Francję, na Niemcy, to tam to już w tym momencie jest tak popularne jak piłka męska. Media poświęcają temu tyle samo miejsca, bo teraz co prawda rusza za tydzień Premier League, to zobaczymy, jak to będzie w tym momencie wyglądało, ale hiszpańska prasa jest zachwycona awansem Hiszpanek do ćwierćfinału. Nie tylko gazety sportowe o tym piszą, ale piszą też o tym dzienniki zupełnie niezwiązane ze sportem. Tak samo jest w Szwecji, więc tutaj ta otoczka medialna jest ogromna i myślę, że zatrzymanie tego jest niemożliwe. Będziemy dalej krok po kroku się rozwijać i gdzieś wzmacniać. No teraz musimy pomyśleć po prostu, jak ten model, jak ułożyć pod to model biznesowy, bo przede wszystkim oczywiście mamy różne dysproporcje, bo trzeba spojrzeć na każdy kraj osobno. Niektóre kraje potrzebują budować od podstaw, żeby zwiększać dostępność dla dziewczynek, żeby miały możliwości gry, żeby nie musiały daleko dojeżdżać na treningi, żeby mogły trenować z innymi dziewczynkami, żeby takie miejsca powstawały, żeby męskie kluby też angażowały się w piłkę kobiecą, bo to jest wspaniałe dla małej dziewczynki, która chodzi z rodzicami na mecze, żeby reprezentować klub, na którym została na przykład wychowana, więc tak jak spojrzymy na Anglię, Niemcy, no to w tych najwyższych ligach grają już same męskie topowe marki, ale przyciągają trochę inny typ kibica na mecze piłki kobiecej i te największe męskie marki to już dostrzegają. No i myślę, że w tym jest też klucz w rozwoju piłki kobiecej, że to naprawdę przyciąga dziewczynki, ich rodziców, to też uwiarygadnia te działania i gdzieś w tą stronę powinniśmy iść, żeby zaangażować kluby męskie, największe marki i dbać o to, żeby piłka kobieca była w mediach pokazywana nie tylko w tym negatywnym świetle, ale była pokazywana jako sport taki jak każdy inny. Właśnie ciekawy jestem, czy będziemy mieli taką sytuację, że w Ekstralidze kobiet będzie podobny skład jak w Ekstraklasie mężczyzn, bo dzisiaj to są tylko dwa kluby, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław, ale czy Lech, czy Legia mają też swoje kluby jeszcze gdzieś niżej w tej ligowej drabince, ale może właśnie to też jest jakiś taki punkt do tego, żeby właśnie te dobrze znane kibicom kluby z piłki męskiej też inwestowały właśnie w sekcje żeńskie. No i dzięki temu też gdzieś ta promocja wtedy będzie mogła być pełniejsza, no bo kluby chociażby Premier League korzystają właśnie czy z tych samych stadionów, czy z podobnych social mediów, czy nawet jak teraz między sezonami mieliśmy przerwę i były kampanie promocyjne nowych koszulek, to takie kluby jak Barcelona czy Chelsea pokazywały te nowe koszulki jednakowe i dla drużyn żeńskich i męskich i wspólne kampanie. To też oczywiście sprawia, że kibic patrzy później gdzieś z ciekawością na to, jak sobie te nasze dziewczyny radzą w lidze kobiet. No a jeśli ma możliwość pójścia na ten sam stadion za pół darmo, czy za darmo, czy w ramach właśnie jak w Australii jednego dnia,
no to tym bardziej chętnie się na takie spotkanie. Zobaczcie, jaki to jest z marketingowego punktu widzenia dobry zabieg. Wracając do tej Australii, pamiętam mecz w Sydney, jak przyszliśmy na spotkanie no, docelowo męskie, ale załapaliśmy się też na spotkanie kobiece. Byliśmy na tym stadionie już kilka godzin przed, więc musieliśmy trochę więcej pieniędzy zostawić na tym stadionie, żeby coś kupić, żeby coś zjeść, żeby coś wypić. Ale najbardziej podobały mi się historie ludzi, którzy przychodzili z własnymi kocykami, z własnymi krzesełkami, bo tam jest taka trybuna akurat, gdzie nie ma krzesełek, tylko jest po prostu pas zieleni i rozkładali się na kilka godzin już przed nawet pierwszym meczem, żeby sobie czasami nawet uciąć drzemkę, po prostu poleżeć, spędzić czas miło, trochę jak w parku, gdzie w tym parku grają w piłkę nożną i żeby sobie na to popatrzeć. To są ci mityczni piknikowi kibice. Do których jakby wiele osób ich gdzieś tam nawet wyszydza, natomiast to oni zostawiają największe pieniądze, może nie największe zawsze, ale duże pieniądze zostawiają także w klubie, więc z tego punktu widzenia też to jest, myślę, atrakcyjne. Ja bym chciał, żeby z tego programu jedna wartość wypłynęła, żeby to nie było odebrane tak, że my komuś każemy oglądać piłkę nożną kobiet, bo absolutnie tak nie jest, każdy może sobie oglądać co chce i może nadal zostać przy piłce nożnej męskiej, ale może oglądać i piłkę nożną męską i kobiecą. Da się to robić i naprawdę nie musi się jedno z drugim gryźć. Ważniejsze jest chyba to, żeby była po prostu świadomość tej dyscypliny wśród kibiców piłki nożnej w Polsce, bo to po pierwsze raz, że troszeczkę pomoże samej dyscyplinie, a dwa, no, ludzie będą po prostu bardziej świadomi tego, z czym mają do czynienia, a tak jak Weronika powiedziała, to już chyba nie do zatrzymania. Ten efekt taki kuli śnieżnej już bardzo mocno w piłce nożnej kobiet trwa. Szczególnie, że znakomita kampania jednej z firm przed Mistrzostwami Świata odnośnie spot promujący Mistrzostwa Świata i reprezentację Francji. Zastosowano technologię deepfake, gdzie pod tak naprawdę akcje, bramki, interwencje francuskich piłkarek podstawiono francuskich piłkarzy. Fantastycznie to zostało odebrane, fantastycznie. Podejrzewam, ma to jednak efekt na jakąś część męskiego grona odbiorców piłki nożnej i oby więcej takich akcji. Na pewno takie akcje będą, dużo pracy, ale no tak, no, tylko i wyłącznie pozytywne wieści przed futbolem kobiet i oby tylko kiedyś na pewno przyjdą sukcesy polskiej reprezentacji, bo tak naprawdę wtedy to napędzi zainteresowanie w naszym kraju. Mieliśmy Polkę, która grała w finale Ligi Mistrzów, zaliczyła asystę i strzeliła bramkę. Mamy też teraz Polkę w FC Barcelonie, więc nie tylko Robert Lewandowski, więc na razie z sukcesów reprezentacji cieszyć się nie możemy, ale już indywidualnie nasze zawodniczki podbijają europejskie kluby. Była też przecież bramkarka Kasia Kiedrzynek w PSG. W związku z tym naprawdę... Z tą Barceloną jeszcze tak powiesz, powoli. Na razie młodzieżowe Barcelony. Ale już, tam jest. Tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zainteresować powinniście się także ofertą Canal Plus Online. Wszelkie szczegóły tej oferty oczywiście znajdziecie w opisie do tego wideo, ale wystartowała ekstra klasa, choćby wiemy, że już odliczamy czas do meczu Rakowa, który za momencik na naszej antenie kanału sportowego będzie oczywiście Hejt Park przed tym meczem. Natomiast same mecze Rakowa możecie oglądać między innymi właśnie w Canal Plus Online. Wszelkie szczegóły w opisie, także wszelkie szczegóły w opisie na temat innego partnera kanału sportowego, firmy XTB, firma, która jest platformą inwestycyjną. Tam możecie, to jest dom maklerski i możecie też inwestować czy korzystać z analiz rynkowych. Wszelkie szczegóły w opisie, do tego was odsyłam. A państwu bardzo dziękuję za tę dyskusję na temat piłki nożnej kobiet. Wiele aspektów tutaj dzisiaj myślę, że poruszyliśmy. Po jednym zdaniu od każdego na koniec expose od Mieszka. Proszę bardzo, bo widzę, że on już ma przygotowane. To mnie zaskoczyłeś, bo byłem powiedzieć, że będę trzeci, ale Michał, okay. Proszę bardzo, Mieszko ma chwilę do domysłu. No ja ponowię zaproszenie, że dzisiaj Raków, a na początku września GKS Katowice, więc walka o Ligę Mistrzów nie kończy się na Rakowie. Mamy też panie, które będą walczyć. Weronika? Ja też podbijam to zaproszenie na GKS Katowice i chciałam tak zaapelować do wszystkich oglądających. Dajmy ludziom oglądać sport, jaki kochają i nie dyskredytujmy ich w tym, nie krytykujmy. Sport jest piękny, jest tyle różnych dyscyplin i łączmy się w tej miłości do sportu. Nie dyskredytujmy tego, po prostu łączmy się w tej pasji. Skoro zachwycamy się polskimi tenisistkami, lekkoatletkami, siatkarkami i tak dalej. Możemy się zachwycać piłkarkami. Mecze w ogóle polskiej ekstraligi też są bardzo łatwo dostępne w internecie, więc czy w telewizji, więc dla chcącego nic trudnego. Ja powiem tyle. Oglądajcie, co chcecie, natomiast miejmy świadomość istnienia też piłki nożnej kobiet. Tyle od nas. Bardzo wam dziękujemy. Zostańcie z kanałem sportowym. Do zobaczenia.